Dobry wieczór. Witam Was serdecznie na Wymagatkach. Wymagatki odcinek 15 już. Witam Instagram, witam Was też na Facebooku. Od razu z góry Was przepraszam za różne dziwne odgłosy, które będę wydawać, albowiem znowu jestem chora i jakoś nie możemy się wszyscy doleczyć. Więc mam tu chusteczkę na podorędziu i mam nadzieję, że nie będę musiała z niej zbyt dużo korzystać. Ale gdyby się tak zdarzyło, że jednak będę z niej korzystać, to z góry Was przepraszam. Na szczęście Was nie zarażę na odległość. Dajcie znać, czy Wy jesteście zdrowi, czy to tylko ja tak nie mogę się jakoś w tym roku ogarnąć i w tym roku ciągle przechodzę z jednej choroby w drugą. Trochę bym chciała, żebyście mnie pocieszyli i napisali, że u Was też z tym zdrowiem jest tak bardzo, bardzo różnie. Nie, żebym Wam życzyła, ale może wtedy byście mi poradzili co na odporność, jak już macie te tematy chorobowe za sobą. Ja się przywitam, ja się nazywam Magdalena Komsta, jestem psycholożką, pedagogzką, promotorką karmienia piersią i dulą i prowadzę bloga wymagające.pl. Jest to blog dla rodziców dzieci wymagających, czyli tak zwanych high need babies. Ja pracuję jako psycholożka, promotorka karmienia piersią z rodzicami najmłodszych dzieci, takich od urodzenia do 3 roku życia. No i co tydzień z Wami się spotykam właśnie między innymi na Wymagatkach. Dzisiaj przygotowałam temat chronotypów, czyli rannych ptaszków i nocnych marków, czyli będzie trochę o skowronkach i o sowach. I tak, żeby Was może trochę, może żeby Was trochę zmobilizować, zwłaszcza Facebook, bo ma taką możliwość, takie pytanie do Facebooka. Czy jesteście bardziej skowronkami czy sowami? Instagram, proszę napiszcie w komentarzach, czy jesteście wy konkretnie bardziej skowronkiem, czyli bardziej rannym ptaszkiem, czy jesteście bardziej sową, czyli nosem markiem. Dobra. Ja od razu powiem o sobie, że ja jestem zdecydowanie sową. Ja najlepiej funkcjonuję intelektualnie późnym popołudniem i wieczorem. Wiem, że może dzisiaj tego nie widać, ale dzisiaj tego nie widać, dlatego że jestem chora, musicie mi to odpuścić. I gdybym miała zupełną swobodę pory kładzenia się, spać i wstawania, to zdecydowanie byłoby to aktywność późno popołudniowo-wieczorna i też spanie możliwie dłużej nad ranem. Facebook póki co jest głównie pełen SUV, 82% na razie. Na Instagramie też mamy tylko jednego skowronka, pozostałe osoby piszą, że są sowami. No dobra. A teraz pytanie numer 2. Jaki chronotyp mają Wasze dzieci? Jeżeli macie więcej niż jedno dziecko, to pomyślcie o tym młodszym. Czy jest bardziej Wasze młodsze dziecko skowronkiem, czy jest bardziej sową? To jestem ciekawa. Bo o tym właśnie, skąd się biorą chronotypy i jakie chronotypy mają dzieci najczęściej, też o tym jeszcze dzisiaj za chwilę Wam powiem. No dobra, to Wy głosujcie, a ja zacznę od, jak zwykle od ogłoszeń. Ogłoszenie numer 1 jest właśnie nawiązujące do dzisiejszego tematu naszego live'a, albowiem jutro odbędzie się webinar pod tytułem Moje dziecko późno chodzi spać. To jest ten webinar dla tych z Was, których dzieci są sowami. I tu widzę na Facebooku 58-50 w tym momencie procent dzieciaków to sowy. I jeżeli późne zasypienie Waszego dziecka jest dla Was problemem i chciałybyście to zmienić, to ja jutro organizuję taki webinar. Można się na niego zapisać i jeżeli nie będziecie mogły być na żywo, to otrzymacie też powtórkę. I ta powtórka będzie już na zawsze, więc zakładam, że będą osoby, które nie będą mogły być na żywo, ale po zakupie tego dostępu będzie można sobie obejrzeć ten webinar, kiedy będziecie chcieli. Ja tam będę mówiła o tym, skąd sowy się biorą i co na taką sowę można zrobić, żeby chodziła spać o chociaż trochę bardziej rozsądnej porze. To po pierwsze, czyli jutro webinar o dzieciach, które późno chodzą spać. Po drugie, zapraszam Was za tydzień do Tomaszowa Mazowieckiego, czyli wszystkie tomaszowianki, wszystkie osoby z okolic Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim. Zapraszam za tydzień o godzinie 16
na spotkanie z cyklu Cafe Mama. To są takie spotkania, które ja prowadzę raz w miesiącu. Są bezpłatne, otwarte, nie trzeba się na nie zapisywać, wystarczy na nie przyjść. I tematem pierwszego spotkania będzie rozszerzanie diety. Więc będziemy sobie rozmawiać, ja tą dyskusję będę moderować. To nie będzie wykład ani warsztat, tylko raczej rozmowa taka, że będziemy się dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat właśnie rozszerzania diety. Spotkamy się w nowej restauracji Bar Lickiego 30 w Tomaszowie Mazowieckim. Więc jeśli jesteście z Łódzkiego, z okolic Tomaszowa Mazowieckiego, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Link na Facebooku jest w opisie tego live'a. Do wydarzenia. Tym bardziej zapraszam, jeżeli jesteś mamą, która od niedawna gdzieś tutaj mieszka, nikogo nie zna, nie zna żadnych innych rodziców mam z małymi dziećmi i chciałaby kogoś poznać, bo czasami do mnie piszecie, że no, ja bym chciała przyjść na jakieś takie spotkanie, no ale nikogo nie znam, jest mi dziwnie. No właśnie, tym bardziej, jeżeli nikogo nie znasz, to tym bardziej na takim spotkaniu powinnaś być. I taka prywata. Ja nie jestem z Tomaszowa Mazowieckiego, ja pochodzę z Puław, z Lubelszczyzny. Ja się w te okolice przeprowadziłam stosunkowo niedawno i też nikogo tu nie znałam. I ja zaczęłam organizować te spotkania właśnie po to, żeby kogoś poznać, żeby poznać inne mamy z małymi dziećmi. Więc jeśli jesteś w takiej sytuacji i nikogo nie znasz, to zapraszam na swoje spotkanie w Tomaszowie, a jeżeli mieszkasz gdzieś indziej, to bardzo mocno Was zachęcam, organizujcie takie spotkania. Naprawdę nie jest duży problem. Są kawiarnie, są restauracje, nie musi być to typowa kawiarnia dla mam z dziećmi. Są sale w domach kultury, są czasami świetlice wiejskie, takie różne klimaty. Naprawdę organizujcie sobie takie grupy wsparcia, takie spotkania, bo to są po pierwsze wartościowe znajomości, po drugie wychodzicie z domu, po trzecie bardzo często dzieci fajnie się na tych zajęciach zachowują, bo im się tak strasznie nie dzieje jak z nami w domu. Więc taka druga. O, widzę, że tutaj jakieś porady dotyczące zdrowia się pojawiły. Herbata z cytryną, miodem, sok z malin, kapsułki z kwasami omega DHA. Okej. Okay. No, to muszę się trochę za siebie wziąć. To było ogłoszenie numer dwa. Ogłoszenie numer trzy jest takie, że na blog wjechał nowy tekst. Więc na wymagająca.pl jest dzisiaj nowy tekst na temat w związku rozszerzania diety ze snem dziecka. Jeżeli jesteście przed okresem rozszerzania diety lub w trakcie rozszerzania diety i zastanawiacie się, jak to możliwe, że te słynne kaszki nie pomagają mojemu dziecku przespać nocy, a przecież wszyscy mówili, że może ono się nie najada i że jak się w końcu zacznie najadać, to w końcu zacznie spać, to ja właśnie ten mit rozkładam na czynniki pierwsze i piszę o tym, czy to prawda, że rozszerzenie diety wpływa pozytywnie na sen dzieci. Więc zapraszam na wymagające.pl, jest nowy tekst, można się zapoznać, można poczytać, zapraszam do komentowania. Ciekawa jestem Waszych właśnie doświadczeń z rozszerzeniem diety i spaniem Waszych dzieci. No i ostatnie ogłoszenie, zanim zacznę już część merytoryczną, zawsze pokazuję, co aktualnie czytam. Ja zawsze czytam więcej niż jedną książkę. Na przykład przed snem zawsze czytam jakąś kompletnie książkę kompletnie ze swojej tematyki, jakąś beletrystykę. Aktualnie jestem na czwartym tomie serii Ochyłce Remigiusza Mroza, czyli czytam książkę Immunitet przed snem. Bardzo to jest fajna książka do czytania. O, widzę, że się Zuzanna pojawiła na Facebooku, to właśnie bardzo dobrze, bo ja pożyczyłam sobie od Zuzi Anteckiej, czyli dietetyczki, taką książkę pokażę. Cukier, sól, tłuszcz. To jest książka o tym, jak uzależniają nas koncerny spożywcze. Jest to taka formuła jakby trochę reportażu, trochę takie dziennikarstwo śledcze i dotyczy tego, jak w produkty spożywcze jak w aktualnie obecne na rynku produkty spożywcze dodaje się odpowiednie proporcje cukru, soli i tłuszczu po to, żeby smakowały nam tak jak nic innego, żebyśmy żadnego innego jedzenia nie chcieli zjadać. To nie jest fajna książka, znaczy ona jest bardzo fajna. Jak się chcecie odchudzać na przykład, albo jak chcecie rzucić słodycze, albo jakieś niezdrowe jedzenie chcecie rzucić, to ta książka jest idealna. Bo jak sobie poczytacie o tym, co robią koncerny, żebyśmy my wydawali niesamowite pieniądze na przetworzone jedzenie,
jak przetworzone jest jedzenie, które kupujemy w supermarketach, te gotowe paczkowane, fast foody, no różne rzeczy, to naprawdę człowiek ma bardzo dużą motywację tylko, żeby zacząć się inaczej odżywiać. Inaczej w kontekście bardziej rozsądnie. No, więc tę książkę aktualnie czytam i myślę, że mogę ją spokojnie polecić. No dobra, pokażę Wam na Facebooku, jakie są wyniki dotyczące tego, jakie są dzieci. Jestem trochę zaskoczona, ale to trochę zależy od wieku dziecka, dlatego że 52% z Was powiedziało, że moje dziecko jest bardziej skowronkiem, a 48%, że jest bardziej sową. Dlaczego jestem zaskoczona? O tym za chwilę. Najpierw Wam powiem, czym jest to bycie skowronkiem versus sową. Ojej, coś mi się tu dziwnego, słuchajcie, strasznie zadziało. Na Facebooku. Ale okej, mam nadzieję, że jest w porządku. Czym jest bycie skowronkiem, czy bycie sową? To jest jakby takie bardzo popularne określenie na chronotyp. A chronotyp w takim dużym uproszczeniu to jest taka preferencja pór rytmu aktywności i snu. Czyli każdy człowiek ma jakiś chronotyp, czyli każdy człowiek preferuje bardziej aktywność w jakichś godzinach i sen w jakichś godzinach. I teraz skąd się biorą skowronki i sowy? Ano to, jaki mamy chronotyp, jest przede wszystkim uwarunkowane genetycznie. Czyli niedaleko pada jabłko od Japonii. Bardzo często rodzice mnie pytają, czy to możliwe, że dziecko jest teraz nocnym markiem, dlatego że mama, jak była w ciąży, to lubiła sobie dłużej posiedzieć, no i dziecko, będąc w brzuchu, przyzwyczaiło się do takiego wzorca aktywności. Otóż nie udało mi się do tej pory znaleźć jakiejś satysfakcjonującej i wiarygodnych danych na temat tego, żeby dzieci, które są w brzuchu mamy, nabierały tego chronotypu i miały według niego już później przez całe życie być. Bardziej prawdopodobna wersja brzmi: jeżeli mama jest nocnym markiem, to swoje nocno-markowe, chronotypowe geny przekazała po prostu swojemu dziecku. Czyli dziecko tej mamy jest nocnym markiem, dlatego że ma geny swojej matki i po prostu odziedziczyło po niej właśnie tą preferencję dotyczącą pór aktywności i czuwania. Więc trochę należałoby mieć pretensje do samego siebie o to, jakimi jesteście ludźmi, a tak naprawdę to może bardziej do swoich dziadków, pradziadków, prababci i całego tego dziedzictwa, które za nami stoi, bo to, jaki mamy chronotyp, jaki chronotyp mają nasze dzieci, wynika przede wszystkim z genów. Natomiast no, nie można nie doceniać tego, że ten chronotyp zmienia się z wiekiem. Im młodsze dziecko, tym bardziej zwykle jest poranne, czyli bardziej skowronkowe. Wraz z dojrzewaniem układu nerwowego i z dojrzewaniem układu hormonalnego, dzieci nam się opóźniają. Jednym z pierwszych oznak rozpoczęcia okresu dojrzewania jest przesunięcie się chronotypu na wybitnie wieczorne. Więc jeśli się tak zdarzyło, że jesteście jednocześnie mamami jakichś wczesnych nastolatków albo zupełnie późnych nastolatków licealistów, to nie miejcie absolutnie do nich pretensji, że licealista nie jest w stanie położyć się spać wcześniej niż na przykład o godzinie 23. Bo biorąc pod uwagę funkcjonowanie jego mózgu i to, jak w tym wieku nastawiona jest produkcja melatoniny, czyli hormonu snu, to faktycznie nastolatek może nie być w stanie biologicznie zasnąć przed godziną 23, dlatego że dopiero wtedy natężenie melatoniny jest u niego na tak wysokim poziomie, żeby umożliwić mu zaśnięcie. Więc to nie jest tak, że nastolatkowie tak późno kładą się spać, bo są zbuntowani przeciw rodzicom. Tylko tak ustawiła to matka natura i faktycznie nie są gotowi do tego, żeby zasnąć wcześniej. Ten późniejszy sowi chronotyp funkcjonuje mniej więcej do 25 roku życia, a potem znowu troszeczkę się cofamy. Im starszy człowiek, tym znowu bardziej przesuwa się w stronę bycia skowronkiem. I myślę, że znacie takich
takie osoby na emeryturze, które o godzinie 5 są już ubrane, uczesane, po śniadaniu, energiczne i w dobrym humorze. Podczas reszta świata zwykle o 5 nie funkcjonuje zbyt dobrze intelektualnie. Dlatego czymś niesamowicie fajnym były kiedyś rodziny wielopokoleniowe, między innymi oczywiście, ponieważ jak było sobie takie niemowlę, albo taki roczniak, czy półtora roczniak, który wstawiał o 5 rzeźki, gotowy do podbijania świata, to jednocześnie była jakaś babcia lub prababcia, która też wstawała o 5 i też była gotowa do podbijania świata i oni mogli zająć się sobą, a rodzice, młodzi rodzice, którzy potrzebowali pospać nieco dłużej, mogli wtedy pospać nieco dłużej. Te czasy u większości z nas już się skończyły, a szkoda, bo miały sens z punktu widzenia ewolucji, no i były po prostu wygodniejsze. Druga rzecz, jeśli chodzi o chronotypy, o której chciałabym powiedzieć, to dlaczego tak jest, że ludzie się między sobą różnią? Jaki jest sens tego, że niektórzy z nas właśnie są bardziej skowronkowi, a inni są bardziej sowi, a jeszcze są tacy, którzy są po środku i nie mają takiego wyrazistego chronotypu? A no ma to, słuchajcie, taki sens, nad którym wszyscy się przez wiele lat zastanawiali, ale udało się w końcu to odkryć. Odkryto to, czy jakby udowodniono, jaki jest ewolucyjny sens tego, że my się między sobą różnimy, podczas badania pewnego plemienia w Tanzanii. I wszyscy członkowie tego plemienia, a było tam kilkadziesiąt osób, dostali takie specjalne zegarki na rękę, takie specjalne bransoletki, które mierzyły, kiedy oni śpią, a kiedy się budzą, kiedy wstają, są aktywni, a kiedy z powrotem zasypiają. No i okazało się, że jeżeli wtedy, kiedy obserwowano całe plemię przez 20 minut, okazało się, przez 20, przepraszam, nocy, to okazało się, że w tych 20 nocach w sumie było tylko 18 minut, podczas których spali wszyscy. Czyli było tylko 18 minut na 20 nocy, podczas których to plemię było bezbronne, bo nikt nie czuwał, nikt akurat się nie przebudził i gdyby coś miało im zagrażać, jakieś zwierzę, jakieś obce plemię, no to faktycznie wszyscy by spali. Natomiast przez pozostałe ponad 9 tysięcy minut zawsze przynajmniej jedna osoba nie spała, bo albo się jeszcze nie położyła, bo była nocnym markiem i lubiła kłaść się późno, albo już wstała, bo była rannym ptaszkiem i się zrywała prawie przed świtem słońca, albo była matką karmiącą, którą dziecko karmione piersią na przykład budziło na karmienia, albo było osobą starszą, która miała niskie potrzeby snu i późno chodziła spać i wcześniej wstawała, albo były jeszcze jakieś inne konfiguracje. Zawsze ktoś nie spał. I to jest właśnie ta przyczyna, dla której my się między sobą różnimy. Bo z punktu widzenia życia w takim naturalnym środowisku, czyli takim plemieniu, w którym każdy z nas kiedyś, czyli nasi przodkowie kiedyś żyli, no to właśnie ta różnorodność jest ogromnym bogactwem, bo ta różnorodność chronotypów, to, że niektórzy są sowami, a inni są skowronkami, chroni nas jako społeczność przed właśnie niebezpieczeństwami nocy. Zawsze ktoś nie spał, więc mógł ostrzec, że zbliża się jakieś plemię, jakieś dzikie zwierzę, coś niepokojącego na przykład się dzieje. I kolejna rzecz, już ostatnia, o której bym chciała powiedzieć, to, że my nie jesteśmy skazani na geny. Czyli nie jest tak, że ojej, no urodziło nam się takie dziecko, koniec, kropka, my nie możemy nic z tym zrobić. Po pierwsze, do 8 tygodnia życia nie sposób powiedzieć, czy dziecko ma chronotyp wieczorny czy poranny. Czyli do 8 tygodnia życia jeszcze nie produkuje się u niemowlaka na tyle dużo melatoniny, żeby można było określić, jaki to jest typ. Większość dzieci, noworodków i właśnie maluchów w drugim miesiącu, do tego 8 tygodnia życia, funkcjonuje w taki bardzo dziwaczny sposób, często nie odróżniając dnia od nocy. Większość rodziców się niepokoi, że na przykład ma takiego dwutygodniowego bobaska, przynosi go do domu, zgodnie z zaleceniami ze szkoły rodzenia, codziennie jest kąpiel o 19, kołysanka, karmienie i dziecko na przykład o 19.30 zasypia, a potem okazuje się, że to była tylko drzemka. I za 40 minut jest wyspane, gotowe do podboju świata, a na noc zasypia na przykład
o 23 albo o północy. I wielu rodziców jest tym przerażonych, bo zastanawia się, co zrobiliśmy źle, czy te rytuały wieczorne nie działają, czy nasze dziecko już jest po prostu taką sobą, że ono zawsze będzie chodziło o pierwszej w nocy spać i o co tak naprawdę chodzi. Ale no właśnie chodzi o to, że dzieci do 8 tygodnia życia nie mają rytmu dobowego, są niedojrzałe, są rozjechane w cały świat, ale mimo wszystko można utrzymywać jak najbardziej te rytuały wieczorne, bo one po 8 tygodniu życia naturalnie ich mózg zacznie wydzielać tyle hormonów, żeby się dopasować i żyć według swojego odziedziczonego chronotypu. A te rzeczy, które, te dwa główne czynniki, które wpływają na to, jakby delikatnie modulują, regulują ten wrodzony, genetycznie zaprogramowany chronotyp, to jest po pierwsze światło, a po drugie aktywność. Czyli ja mogę mieć chronotyp skowronka, czyli osoby, która raczej wcześniej chodzi spać i wcześniej wstaje. Ale jeżeli będę codziennie wieczorem stymulowała się jasnym, zimnym światłem, czyli na przykład światłem niebieskim z telefonów, z smartfonów, z laptopa, z telewizora, to mój mózg zostanie oszukany. Normalnie on poszedłby sobie spać wcześniej i wstał wcześniej. Ale jeżeli ja go oszukam tym sztucznym światłem, to mogę przesunąć tę porę zasypiania na późniejszą godzinę. Druga rzecz, o której mówiłam, to aktywność. Czyli jest tak, że nasz mózg reguluje też swój chronotyp w zależności od tego, czy jesteśmy bardziej aktywni rano, czy jesteśmy bardziej aktywni po południu czy wieczorem. Więc jeśli ktoś z Was ma duże problemy z porannym rozbudzeniem się, a musi działać wbrew swojemu chronotypowi, bo na przykład rano musi wstawać do pracy, to jasne światło słoneczne i aktywność fizyczna rano będzie czymś, co pomoże Wam oszukać swoją głowę, oszukać swoje geny, oszukać swój sowi chronotyp i być bardziej dobudzonym i bardziej sprawnym intelektualnie rano. Czyli światło i aktywność fizyczna są tymi dwoma czynnikami, którymi my jako rodzice możemy nieco sterować albo nieco niestety zaburzać te wrodzone genetycznie preferencje dziecka. Zerkam sobie tutaj, coś mi się w ogóle, słuchajcie, tutaj zrobiło takiego, że ja nie widzę komentarzy, ale spróbuję. A może i widzę, dobra, poczekajcie. Mam tu coś, mam tu coś. Pytanie od Kasi, jak wydłużyć czas drzemek? Myślę, że o drzemkach powinnam kiedyś zrobić osobnego live'a, ale odeślę Was do wpisu na blogu. Dlatego, że na blogu mam dwa wpisy na temat drzemek i tam na większość takich drzemkowych pytań, najpopularniejszych pytań zadawanych przez rodziców odpowiadam. Natomiast zawsze przy temacie drzemek należy się bardzo mocno zastanowić nad tym, jak wygląda sen dziecka i czy nadmierne kombinowanie w temacie drzemek nie zmieni w miarę dobrego snu nocnego u dziecka. Więc jest to takie pytanie, na które ja nie do końca umiem odpowiedzieć w kontekście konkretnego dziecka, bo to trochę zależy od tego, w jakim wieku jest to dziecko, jak wygląda sen nocny itd., itd. Ale pamiętajcie o tych dwóch rzeczach, czyli o świetle i o aktywności, jako o rzeczach, które mogą naturalny rytm dobowy dziecka zaburzać, albo mogą ten rytm wspierać. Ok. Udało mi się całkiem nieźle bez zbytniego pociągania nosem. Zapraszam Was na jutro na webinar, jeżeli Wasze dzieci późno chodzą spać i chciałybyście się więcej dowiedzieć na temat tego, jak to zmienić. A za tydzień? Co my mamy za tydzień zaplanowane? Nie pamiętam. Zobaczymy. Może macie jakieś propozycje? Macie jakieś propozycje? O czym powinnam opowiedzieć na wymagatkach za tydzień? To zostawcie je proszę w komentarzu, a ja sobie potem na te komentarze zerknę i może coś Wam takiego odpowiedniego wybiorę. O, to tak się umówmy. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia na webinarze jutro, w Tomaszowie Mazowieckim za tydzień i na wymagatkach również
za tydzień. Zostawiajcie swoje propozycje. Trzymajcie kciuki, żebym w końcu wydobrzała. No. To dobrej nocy dla wszystkich. Pa, pa. Trzymajcie się. Hej.